Zachęcam do lektury najnowszego numeru rocznika Teologica Vratis Aviensia. Gdy rozpoczynały się prace nad niniejszym tomem, w Polsce szalała pandemia COVID-19. Gdy prace dobiegały końca, wybuchła wojna w Ukrainie. Obrazy spadających bomb, walczących żołnierzy i uciekających ludzi to nie obrazy z przeszłości. To rzeczywistość roku 2022. I właśnie problemowi zła, cierpienia, Bożej odpowiedzi na nie poświęcony jest niniejszy tom. Na jego kartach czytelnik odnajdzie teologię uprawianą w duchu ekumenicznym. A więc znalazło się miejsce na refleksję katolicką, prawosławną i szeroko pojętą protestancką. Niezwykle ciekawym tekstem jest tekst poruszający problem zła, teodycei, z perspektywy teologii ewolucyjnej, która, jak się okazuje, zadaje stare pytania, ale udziela zupełnie nowych, ciekawych odpowiedzi. W dziale Waria znalazło się miejsce także na artykuły, które są bardzo ciekawe, aczkolwiek nie powiązane tematycznie z głównym tematem numeru. Znalazło się także miejsce na recenzje najnowszych publikacji teologicznych i filozoficznych. Przypominam, że wszystkie numery dotychczasowe dostępne są na stronie internetowej czasopisma. Serdecznie zachęcam do lektury.